O, witam serdecznie. A więc tak. Wykonam. Spróbuję wykonać antenę do tego radia. Jest to cewka na fale średnie, długie i krótkie. Tak bym chciał to zrobić. Na razie to ten projekt uczy cierpliwości i pokory, słuchajcie, dla konstruktorów z lat 20. Do tego radyjka będzie taka cewka. Tutaj ona właśnie się drukuje tam na drukarce. Gniazdo do jacka i taki trzymacz tutaj od spodu, który będzie wchodził w to. Czyli na wysokości gdzieś około 10 cm to będzie. I to oczywiście na tym jacku będzie się obracać. I teraz tak, nawinęłem na razie 7 zwoi. Chcę 0,2 drucika cieniutkiego. Chcę po prostu zmierzyć indukcyjność tej cewki przy 10 zwojach przy tym drucie. No to co? Słuchajcie, to winiemy 8 zwój. Teraz 8 zwój. Dobra, mamy 8 zwoi. No i jeszcze 800. Słuchajcie, tutaj na tej ceweczce jest już nawinięte 8 zwoi, czyli 4 po tej stronie, one się przeplatają, tak jak widzieliście, jak winęłem, i przechodzą na tą stronę, czyli mamy, że tak powiem, szydełkowanie. 9 zwój. Ja to i tak ściągnę, bo po prostu chcę zmierzyć samą indukcyjność i zaraz się okaże, ile tych zwoi naprawdę musimy tutaj nawinąć na fale długie, średnie, no i krótkie. Dobra, mamy 9, tutaj mam przelotkę przez 2, tu mam pojedynczo. A tylko z tego powodu, że mam tu przelotkę przez 2, bo tutaj będzie wchodzić podstawa. I przy okazji wiem, gdzie mam kolejny zwój, czyli teraz już 10 zwój. Okej, mamy 10 zwój. Dobra. Wszystko wchodzi z tej strony. Mamy 10 zwoi. Teraz spróbujmy sobie zmierzyć indukcyjność tej cewki. Tylko musimy ją jakoś teraz tak zamontować, żeby ona nie była w pobliżu żadnych metali. Czyli zrobimy tak sobie. Tutaj wyciągniemy sobie dwa druty. Albo nie. Nawiniemy 20, bo to może jeszcze ten mierniczek może nie łyknąć tej indukcyjności, tak żeby mieć pewność, nawinimy 20. Tylko teraz tak, gdzie to jest początek, gdzie to jest koniec. Moment. Okej, okay. Ten idzie do środeczka. Winiemy 11 zwój. Pamiętajmy, żeby to dobrze naciągać w miarę, żeby to był zwój przy zwoju. Tam piszczy sobie drukarka w oddali, także... Okej. Dobra, mamy 11.
No, takich robótek ręcznych, że tak powiem, to trzeba mieć bardzo dużo czasu. Ja chyba zaprzęgnę swoją babcię. Znaczy babcię. Że tak powiem, ona lubi takie robótki ręczne, także. A co tu? Dobra. Było 11 zwój, tak? 11 zwój. Okej. Okej, mamy 11 zwoi. 11. To jedziemy dalej, panowie. Dwunasty. Czas zacząć. Man has always tried to find a way to communicate better. Smoke signals, flags, megaphones, writing, telegraph, telephone. The list goes on and on. One man revolutionized communication by finding a way to communicate quickly over long distances using no wires, just radio waves through the air. His name was Guglielmo Marconi. Born in 1874 in Bologna, Italy, to wealthy parents, Guglielmo was a very intelligent boy. His father made sure his son had the best tutors and teachers. Marconi took great interest in science. In 1894, Guglielmo began testing to find a way to communicate wirelessly. He set up a lab in his father's attic and was soon transmitting wireless signals across the room or down a long hall, then across a field. He would stand on this rock and test sending messages over greater and greater distances. He was just 21 years old. The English government saw something special in his discoveries, and in 1899, ships began to carry Marconi's equipment. This allowed the ships to communicate over long distances with other ships and ashore. In 1912, when the ship Titanic hit an iceberg and sank, wireless messages were sent from Titanic for help. Many people were saved because these messages were received by another ship that came to aid the Titanic passengers. In 1909, Guglielmo Marconi was awarded the Nobel Prize in Physics. The Nobel Prize is the highest honor a scientist can receive. In his lifetime, Marconi made great contributions to the development of wireless communication that we still benefit from today. Chyba będzie. Co nie? Dobrze. No i sprawdzimy teraz indukcyjność naszej ceweczki. 20 zwoi, tak? Zero 11 milihenra. 18,3 ohma. Dużo ohm. Właśnie o to chodziło, żeby była dużo ohm, czyli będzie skuteczność większa, bo to tak samo jak z mikrofonem. Jeśli mamy rezystancję, albo ze słuchawkami starymi, rezystancję małą, na przykład 4,8 ohm, no to duży prąd, a małe, niskie napięcie. A te, tutaj mamy 18,3 ohma na 20 zwoi. Indukcyjność jest 0,11 milihenra, a mamy mieć 2, już sobie weźmiemy tutaj kalkulator, momencik, gdzie jest kalkulator, ok, kalkulator w komputerze. I teraz tak, jeszcze raz, 0,11 milihenra, a mamy na fale długie, te radio stroi akurat przy kondensatorze 180 pico,
tym nastawczym, tym strojeniowym. Znaczy ten kondensator jest 270, ale tak, żeby radio, polski program polskiego radia na środku skali gdzieś łapnął, no to tak się liczy. No ja tu liczę 180, to wtedy jest elegancko. 180 pico i 2,57 milihenra. Nie mikrohenra, tylko milihenra. Czyli to jest dosłownie ta cewa. Ta cewa. To 2,57 milihenra ma ta cewa na rdzeniu. A ja chcę zrobić bez rdzenia, bo każdy jeden rdzeń, czy to będzie antena, czy to będzie transformator, czy to będzie w wysokiej częstotliwości trawko, czyli te do przetwornic. Każdy jeden rdzeń to jest strata na sygnale. Dlatego będzie antena tego typu. I teraz tak. Liczymy. 2,57 podzielić na ile to było? 0,11, tak? Tak, 0,11 to się równa 23,36, no, w przybliżeniu. Czyli 23,36 razy więcej. Czyli 23,36, już kasujemy tu, 23,36 razy, mamy 20 zwoi. 20 zwoi to równa się 467 zwoi musimy na to nawinąć. I to będą wtedy nasze fale długie. 467 zwoi. Mamy 20, zajmuje to nam około 2 mm, nawet niecałe, 1,7 mm razy 23. Jeszcze raz sobie przeliczymy, czy to wejdzie na wielkość. 1,7 mm, czyli tak, kasujemy jeszcze raz, 1,7 mm razy 23, 39 mm. Słuchajcie, karkas jednak dobrze, bardzo dobrze wymieniłem. Nie, czekaj, 29,1, 20... No, wysokość karkasu mam 32, 29,1 ma być, czyli 29, tyle nam zajmie, tyle dokładnie, o. No to jeśli stąd zaczniemy, no to 2 mm będziemy mieli tutaj luzu, słuchajcie. Już sobie jeszcze raz przeliczymy ilość zwoi. 2,56 milihenra podzielić na 0,11 to równa się. I teraz jeszcze zwróćmy sobie uwagę. Średnica wewnętrzna tu mamy 10 cm, czyli 100 mm się zaczyna nasz uzwojenie. Jeśli to uzwojenie będzie rosło, to ta indukcyjność będzie cewka większa, indukcyjność będzie też rosła. Czyli to też musimy później uwzględnić. Także najpierw przeliczymy sobie dokładnie, ile tych zwoi ma tutaj być. Jeśli to wszystko by było tej średnicy. Jeśli będzie średnica wyższa, to wtedy uzwojenie będzie miało większą indukcyjność. No i dobra. 25,6 podzielić 0,11 współczynnik, to jest 23,2. 23,2. Jeszcze raz sobie przeliczmy tak pi razy oko. 23,2 razy 20 uzwojeń mamy. 465, no 464. 464 uzwojenia. Możemy sobie to teraz gdzieś tutaj zapisać, że mamy nawinąć 0,2 mm. I uzwojeń ma być 465, no, jeden zwój na zapas. 465 zwoi, średnica
10 mm. No dobra, mamy mniej więcej... zaraz zobaczymy, czy jak ręką będę trzymał. Nie, indukcyjność się nie zmienia, wszystko jest to samo. A 18,4 zwoja, 4 ohma, 18,4 ohma. To teraz obliczmy sobie... obliczmy sobie, ile będziemy mieli oporność tej cewki, jaka będzie wielka, nie? 18, jeszcze raz, ile to było? 18,3 razy, no 23 razy więcej będzie, dajmy na to 420 ohmów. Słuchajcie, 420 ohmów się zrobi niezły, czuły mikrofon na fale włócze. Dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam. Łapeczki do góry, słuchajcie, udostępniajcie, lajkujcie i tam takie te wszystkie te pierdółki zostawcie. Pozdrawiam jeszcze raz. Także super jest. No zajebiście. Dziękuję.